jakie symptomy powinny nas zaalarmować jako rodziców, że pora z dzieckiem iść do specjalisty i nas jako osoby dorosłe, że najwyższa pora zbadać słuch. No jeżeli chodzi o dzieci, to problem jest taki, że dziecko nie zawsze jest w stanie nam w sposób jednoznaczny zasygnalizować, pokazać, powiedzieć, że coś mu przeszkadza w słyszeniu. Może takie dwie grupy, czyli pierwsza grupa to dzieci, które widzimy, że się dopytują, że siadają bliżej telewizji, co dziecko bardzo lubi, w sensie oglądania jakichś programów telewizyjnych, bądź tak głośno ustawiają telewizję, że dla nas dorosłych jest to problem, zaczyna nam to po prostu przeszkadzać. To jest sygnał dla nas dorosłych, żeby pójść z dzieckiem, żeby zbadać słuch, sprawdzić, czy nie ma chociażby zwykłego wysiękowego zapalenia ucha, które w sposób jednoznaczny będzie nam blokowało przenoszenie dźwięku do dalszych części układu słuchowego, czyli do ucha wewnętrznego, ślimaka, i już będzie powodowało pierwsze problemy w słyszeniu. Drugą taką grupą coraz częściej właśnie spotykanych zaburzeń słyszenia w naszym społeczeństwie są zaburzenia przetwarzania centralnego, czyli droga słuchowa jest sprawna, i ucho zewnętrzne, i ucho środkowe, i ucho wewnętrzne pracuje, dźwięk jest przetwarzany i przenoszony do kory mózgowej, natomiast tutaj na tym poziomie centralnym dochodzi do jakichś nieprawidłowości i mamy sytuację właśnie taką, że dziecko ogólnie wydaje się być słyszące, natomiast jest dzieckiem, które nie słucha. Czyli nie słucha poleceń, jest trochę nadpobudliwe, ma kłopoty szkolne w aspekcie takim, że na przykład są wydawane jakieś polecenia na lekcji czy po lekcji, dzieci są pytane, tak, zrozumiałyście, zapamiętałyście, dziecko wraca do domu i mówi, że w szkole nic nie było, nie ma zadań, czyli po prostu to dziecko jak gdyby nie zapamiętuje. Ten problem centralnych zaburzeń słyszenia jest trudniejszy do diagnostyki. No niemniej to jest też ten moment, czy ta sytuacja, kiedy trzeba z dzieckiem pójść najpierw do poradni, czy to laryngologicznej, czy bardziej specjalistycznej, audiologicznej, a później ewentualnie rozpocząć diagnostykę centralnych zaburzeń słyszenia. A osoby starsze? No osoby starsze często zasygnalizują nam, że coś jest nie tak, w szczególności jeżeli proces zachodzi nagle, gwałtownie. Jeżeli to jest z dnia na dzień, z godziny na godzinę, pacjenci potrafią przyjść do przychodni mówiąc, że są głusi wręcz. Okazuje się, że jest to szybko powstający niedosłuch stopnia lekkiego bądź umiarkowanego, ale daje nam tak duży dyskomfort, że w zasadzie zgłaszamy się od razu. Natomiast gorsze są ubytki słuchu, które postępują powoli. Czyli z dnia na dzień, czy tam w zasadzie bardziej z miesiąca na miesiąc, nasz słuch staje się coraz słabszy i słabszy i słabszy i my adoptujemy się do tego, przyzwyczajamy się do tego, że tego dźwięku dociera do nas jakby troszeczkę mniej, a tak naprawdę zapominamy, jak słyszeliśmy rok temu. W związku z tym no, nie zauważamy tego, że nagle stajemy się osobami niedosłyszącymi. No takim wyznacznikiem jest właśnie to, że my kontrolujemy naszą mowę, poziom naszej mowy naszym słuchem, więc jeżeli zauważamy, że jakaś osoba mówi wyraźnie głośniej do nas, to jest to sygnał, który każe się zastanowić, czy ona właśnie dobrze słyszy, ponieważ dla niej ten dźwięk, natężenie mowy, które dla niej jest komfortowe, dla nas już zaczyna być niestety dyskomfortem. Jak pan ocenia dostęp do specjalistów tutaj na terenie Sądecczyzny? I pana też zapytam o to, czy do szkół powinni wrócić lekarze? Jeśli tak, to w jakim zakresie? Jakie obowiązki powinny na nich ciążyć? Dostęp do diagnostyki problemów słuchowych na poziomie podstawowym, myślę, że na terenie Sącza i najbliższego rejonu, czy szeroko pojętej Sądecczyzny, jest niezły. Ponieważ w zasadzie większość poradni laryngologicznych dysponuje podstawowym sprzętem diagnostycznym, są dość rozpowszechnione punkty sprzedaży aparatów słuchowych, które też poprzez organizację różnych akcji
wprawdzie skierowanych do klienta, który potencjalnie kupi aparat słuchowy, ale wychwytują te problemy słuchowe. Natomiast diagnostyka bardziej specjalistyczna już niestety jest dość ograniczona, ponieważ wymaga przede wszystkim wysokiej jakości sprzętu diagnostycznego, który niestety jest drogi, dlatego tutaj ogranicza się to do jednego punktu na duże miasto, czy dwóch punktów na większe miasto. No w Sączu jest jedna jedyna poradnia audiologiczna, którą mam przyjemność kierować. Natomiast najbliższe to jest dopiero Tarnów, w Krakowie już są chyba dwie czy trzy, także tych punktów wysokospecjalistycznych już jest w tych dużych miastach trochę więcej. Także na tym podstawowym poziomie jak najbardziej jesteśmy zabezpieczeni, na tym poziomie bardziej zaawansowanym czy bardzo zaawansowanym jest trochę gorzej, ale z perspektywy lat, patrząc, kiedy na początku obecnego stulecia ja tutaj ruszałem z poradnią audiologiczną, to tak naprawdę nawet lekarze nie wiedzieli, koledzy z POZ-ów, co to jest audiolog. W tej chwili już z tym problemu nie ma i ta możliwość diagnostyki jest w tym momencie na terenie Sądecczyzny na pewno, jeżeli chodzi o audiologię, zabezpieczona. Natomiast jeżeli chodzi o problem nauczycieli, tylko lekarzy w szkołach. Trwa dyskusja, gorąca dyskusja. Powiem szczerze, że tak, bardzo się nad tym nie zastanawiałem. Na pewno punkty pielęgniarskie, żeby było jakiekolwiek zabezpieczenie spraw takich nagłych. Natomiast czy przerzucać wszystko na szkołę, czy szkoła ma wyręczać rodzica we wszystkim? Moim zdaniem nie. Poza tym taki lekarz w szkole musiałby się naprawdę znać na bardzo wielu rzeczach, a jednocześnie nie mając większego zaplecza diagnostycznego, sprzętowego, też ta jego rola by się w moim przekonaniu mogła ograniczyć niestety tylko do samego bycia. Natomiast ja myślę, że dobrze zorganizowana podstawowa opieka zdrowotna, dobrze wykształcony, mający zaplecze diagnostyczne w pewnym oczywiście ograniczonym zakresie lekarz pediatra z POZ-u, czyli lekarz rodzinny dla dziecka, plus świadomość rodziców, to w aspektach takich jak dzisiaj dyskutujemy, czyli profilaktyki, uważam jest chyba lepszym rozwiązaniem. Natomiast w aspekcie jakichś ostrych rzeczy, urazów, innych rzeczy, to jest pielęgniarka, która i tak, lekarz i tak nic nie zrobi tak naprawdę, opatrzy rękę czasami nawet gorzej, znaczy ranę czasami nawet gorzej niż wprawna pielęgniarka i tak dziecko jest potem zaopatrywane czy na SOR-ze, czy w innych oddziałach nie laryngologicznych, tylko szpitalnych. Także myślę, że chyba w takim aspekcie, jak ja pamiętam, wprawdzie niewiele, jak byłem w szkole podstawowej, lekarz niekoniecznie myślę w szkole jest potrzebny. Natomiast dobrze zorganizowana struktura lekarza rodzinnego, POZ-u i przede wszystkim świadomość rodziców, czyli jak najbardziej wpuszczać do szkół programy profilaktyczne. Takie jak właśnie chociażby dzisiaj prezentował pan profesor Skarżyński, czyli badania platformą zmysłów, która jednocześnie bada słuch, mowę, umożliwia wychwytywanie pewnych zaburzeń, a później już zostawmy to lekarzom, którzy naprawdę mają przede wszystkim możliwości diagnostyczne, możliwości weryfikacji tych podejrzeń.